śpiewać coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie, był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca? Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczką piciutkiego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał mleczko. A te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od kardena garnitury i przy kawce gawędzi nienagannie. Istny wzór savoir vivre i kultury, ten do sukcesu ogólnego się dokładał. Czarną magią nas sośnie bał i zachwycał mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał. Bułkę z masłem i prawdziwą polędwicę chcą. Akrobaci, akrobaci, gwóźdź programu, hit prawdziwy, szczyt atrakcji. Szał wzbudzali uśmiechnięci i pyzaci, po podłodze chodząc bez asekuracji. Nie zdzierżyłem po występie akrobatów i sąsiada zapytałem prosto z mostu: proszę pana, czy to program dla wariatów? Nie, kochany, to jest program dla cyrko. Cóż? To bo zadku raz po razie jest kopany, to na linie balansuje wciąż na co dzień. Temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany, akrobacją zaś chodzenie po podłodze. I nie sposób mówić tu o żadnym świrku, pomyślałem, obudziwszy się o świcie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie.